Cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w filmiku, w którym postaram się pokazać wam, jak wygląda gra Omerta City of Gangsters, Omerta Miasto Gangsterów, a właściwie jej demo, bo właśnie ono wyszło 24 stycznia 2013 roku. No i właśnie, co to jest w ogóle za gra? Oczywiście jest to strategia mafijna, nieco inna niż te, które do tej pory robiło studio Hemimond Games. Do tej pory powstawały w nim takie gry jak Tsar, jak Imperium Romanum, Tropico 3, Tropico 4, zatem no nie jest to jakieś studio, które nie miało dobrych gier, bo wszystkie z tych gier, które wymieniłem, no, zbierały w miarę dobre recenzje, no w miarę to mało powiedziane, no ale dobra, dzisiaj jesteśmy przy grze nieco innej, grze, których myślę brakuje ostatnio. No dobra, w takim razie zacznijmy. Oczywiście na początku musimy wprowadzić tutaj jakieś imię, wybrać sobie portrecik, no to nie jest jakieś szczególnie ważne, weźmiemy takiego cwaniaczka. No i tu mamy ciekawą rzecz, bo tworzenie postaci wygląda nieco inaczej niż tak, jak do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Zatem nie dodajemy, nie minusujemy tutaj tych statystyk. Oczywiście każda z statystyk tutaj wpływa na dane rzeczy. A tutaj na tym nie chcę się skupić, chcę pokazać, jak wygląda mniej więcej rozgrywka. Właśnie na tym tutaj, myślę, będzie polegał głównie ten filmik. No ale w każdym razie tutaj to tworzenie postaci wygląda nieco inaczej, gdyż wszystko tworzymy jakby w oparciu o jakąś tam historię naszego bohatera, w oparciu o jego przeszłość. No i właśnie, mamy jakieś tej historyjki, dorastałeś w małej sycylijskiej osadzie, w dzieciństwie przyzywano cię. No i wybieramy sobie, każdy wybór, wiadomo, skutkuje tym, że któraś statystyka nam wzrośnie, któraś zmaleje. Ja tutaj wszystko będę przeklikiwał raczej, nie będę tutaj się skupiał nad tym. No w każdym razie mamy tam jakieś dosyć żartobliwe bodajże 4 historyjki. No i dobra, wybór, oczywiście poziom trudności, bierzemy średni, no i tutaj America. Będzie jakiś, widzicie, filmik wprowadzający. Fresh off the boat. $5 in my pocket, dreaming the American dream. I had to get my feet on the ground pretty damn quick. In the land of the brave, the wicked go unpunished. In the land of the free, freedom is an expensive commodity, even the freedom to have a drink. Success is never about hard work or fate cutting you some slack right when you need it. Success comes from giving the people what they need when they need it. No dobra, tak więc już jesteśmy. Wszystko, warto powiedzieć, rozpoczyna się w latach 20, ale dobra, najpierw wybierzemy tutaj. Tourists still flock to the world's playground for a drink and a round of the tables. Me, Freddy Tonino, and Squiggs got a room in the less prestigious part of town. We scraped up what cash we had and got our hands into the booze trade. No dobra, tak więc wszystkie ważne informacje mamy. Co mi się wydaje, że jest fajne, mam nadzieję, że to nie zostanie zmienione w tej wersji pełnej, która wyjdzie, no tak mniej więcej za tydzień, no czyli na początku lutego wszędzie, 31 stycznia bodajże w Niemczech wychodzi, tak troszeczkę dziwnie tutaj zrobiono. W każdym razie fajnie, że to zostawili właśnie tego jakby lektora angielskiego, a tutaj jedynie napisy zmieniono. Tak mi się wydaje, że to jest jednak lepsze, że to troszeczkę klimatu nadaje. No i cóż, mamy tutaj też historię, jak to wszystko się zaczęło. Tak więc wszystko odbywa się w Atlantic City na początku lat 20. Teraz nas wyrzucą. No i fajnie, tutaj wskazówki też mamy. Można anulować ruch przypisany do twojego gangstera, klikając ponownie przycisk myszy. No, dobra sprawa. To wszystko troszeczkę, no, wygląda pod względem, wiadomo, menu, właśnie tych porad, tak, Tropico. Tutaj wydaje mi się, że niewiele zmienili, jednak jakieś tej przyzwyczajenia twórców zostały, no i może dobrze, bo to wszystko w miarę zgrabnie, ładnie, wizualnie wygląda. Po co tutaj to zmieniać? No, kolejne jakieś podpowiedzi, troszeczkę tu się to ładuje. No i jesteśmy. No dobra, mamy się rozejrzeć. Środkowy przycisk myszy daje nam możliwość obracania kamery. Okej, okay. A kółko, przybliżanie, oddalanie, no czyli coś takiego. Dobra, środkowy, tak wygląda. Jakie można sobie obejrzeć z każdej strony nasze miasto. No dobra, okej, okay. Czyli mamy znaleźć coś, nad czym jest kapelusz. No to bierzemy. Panel możemy zamknąć prawym. Dobra. Czyli widzicie, fajnie tutaj taki tutorial przed nami. No i dobra, możemy rozpocząć zadanie, jak to jest tutaj. Są dwie rzeczy do wyboru, Toast. Aha, możemy sobie pogadać ze sklepikarzem i go lekko upić, wtedy będzie nam łatwiej z nim szło, no ale dobra.
Zobaczymy najpierw tego rozrzutnika. To nas kosztuje. No właśnie, tutaj warto zwrócić uwagę na to. Na dole mamy taki pasek, na którym no, mamy podane w postaci ilościowej, no, ile po prostu danych rzeczy mamy. Zatem mamy 50 sztuk brudnych pieniędzy, czy 50 dolarów brudnych. No, brudnych, no ciężko powiedzieć, jak tutaj jest opisane. No, powiedzmy, że są dolce. Czyste pieniądze, no, oczywiście w ilości 0, no to jest mafia. Mamy. Okej, okay, jedną, jakby jednostkę pojemnościową naszego magazynu zajętą. Jedno piwko mamy, no tutaj bieda, trunków, jakiejś tutaj, jakiejś broni palnej nie mamy. Sympatii również sobie nie zwiększyliśmy. Zapewne też może ona spaść. Strach, dobra, też tutaj nic się nie zmieniło, wiadomo, to jest początek gry. Zatem sprawdźmy sobie, jak tutaj to wyjdzie, to pierwsze zadanie. No fajnie, nas rzucają od razu tutaj, może nie na głęboką wodę, no ale proponują nam w każdym razie robienie już jakichś tutaj konkretniejszych rzeczy. No dobra, czyli muszę zapłacić gościowi, żeby on nam jakieś informacje podał. No to okej. Dobra. Jedno zadanie, okej. Tak więc to już wszystko wiem. Pomocnik prowadzi tu interes. No to rozejrzyjmy się, jak wygląda ta mapka. No nie jest za duża. Ale nie o to tutaj chodzi. Mam nadzieję, że tutaj naprawdę fajnie to w tej grze będzie wyglądało, bo póki co, no nie wiem jak wy, ale ja tutaj no jestem dosyć zadowolony z tego, jak to wygląda. Ciekawie, ciekawie to wygląda. Graficznie myślę, tutaj tragedii nie ma. Wszystko troszeczkę to tak podobnie do tego Tropico wygląda. Ja troszeczkę grałem właśnie w tę grę. No i jakieś podobieństwa tutaj dostrzegam. Oczywiście nie jest to strategia ekonomiczna. Tutaj jednak troszeczkę inaczej to będzie wyglądało, chociaż ma ona sporo elementów właśnie strategii ekonomicznej. Jak widzicie, tutaj będziemy dbali też o jakieś ulepszenia, o różne właśnie związane rzeczy z utrzymaniem tej mafii. Zatem trochę tutaj jednak związku jest. Jak widać, tutaj Hemion Games, co ciekawe bułgarska firma, bułgarskie studio wyspecjalizowało się w właśnie takich grach. No i chyba nieźle im to wychodzi. Jestem ciekaw naprawdę, jak wyjdzie pełna wersja. Czekaj na powrót bossa. Co ciekawe, to co to jest? Te gwiazdki. Aha, niesława, okej. Okay. Jeśli niesława sięgnie 5. poziomu, policja podejmie wymierzone w ciebie działania. Okej, okay. Ciekawa sprawa. Czyli to musimy starać się. Pewnie tego, starać się, by to tak nie wzrastało na maksa. No dobra. Tutaj coś się dzieje, zapaliło się światło jakieś. No ale dobra, czekamy w każdym razie na powrót bossa. Czyli na mój powrót. No i właśnie, tak nam tutaj to upływa. Co ciekawe, nie ma tutaj możliwości przyspieszania, zwalniania czasu. Cała rozgrywka, jeśli chodzi o to zarządzanie, powiedzmy, o klikanie, wybieranie jakichś opcji, odbywa się w czasie rzeczywistym. Jak widzicie, wszystko tutaj się dzieje. Wszystkie te samochody, wszystko się porusza po prostu. Nie możemy tutaj tego wstrzymać. Zatem nie ma tutaj takich elementów turowych, jeśli o to chodzi, ale są elementy turowe, jeśli chodzi o misje w niektórych momentach. Zatem też troszeczkę będzie momentu do zastanowienia się, jak daną rzecz rozegrać. No ale to zobaczycie pewnie w tym tutorialu. Tutaj ja szczerze mówiąc, no nie grałem, wiadomo. To też są moje pierwsze chwile z tą grą. Sam jestem ciekaw, co jeszcze tutaj zaproponowali nam w tym demku twórcy. No a co z tym moim pomocnikiem? I co chyba stoi? Okej. Okay. Dobra, udało się chyba ukończyć to. Kliknij portret. No dobra, tu już nam powiedział, że możemy napadać. No, pierwsza taka konkretniejsza chyba akcja. To teraz sobie możemy wybrać któryś z tych browarów. To nam się pojawiło w postaci tych niebieskich kropek, jak widzicie. Krzyżyki to są. O, to jest akurat jakaś spelunka. Aha, dobra. To są po prostu chyba niekliknięte wcześniej rzeczy. To fajnie to zaznaczone. Na niebiesko są właśnie jakieś punkty związane właśnie z jakimiś chyba browarami i tak dalej. Ale dobra, weźmiemy sobie napad. Sprawdzimy, jak to działa. Oczywiście na zielono jest nasza kryjówka.
No dobra, ciekawie, tak więc o, spoko, możemy sobie jeszcze jednego gościa wziąć, wyskrobek. Możemy sobie przebadać, w sumie ja wam tego nie pokazywałem. Nas też można sobie obejrzeć, broń, kastety, talent, drugi oddech. Później, o właśnie, to jest też kolejna ciekawa rzecz. Tutaj zdobywa się doświadczenie. To doświadczenie później procentuje, możemy zdobywać nowe umiejętności, rozwijać się. Zatem to też jest, myślę, ciekawa sprawa, że właśnie taki element RPGowy tutaj jednak nam dano. Dobra, czyli możemy sobie teraz zatrudnić nowego gościa. Ja on tutaj może najpierw go pokażę, tak on wygląda, on ma pistolet. I ma talent jakiś tutaj nieco inny. Postawa obronna. Ciekawa sprawa. No dobra. Zatem zatrudnimy sobie gościa. Vincento Wyskrobek Rizzo, jestem ciekaw, tą taką ksywę dał, no dobra. Będziemy musieli oczywiście mu płacić 15, no właśnie, dolców chyba, no ale brudnych pieniędzy, czyli wiadomo. Dobra, czyli od razu tutaj nam takie zadanko dał ten Wyskrobek. 40 beczek piwa musimy ukraść. No dobra. To teraz to Wyskrobka wykorzystamy. No i zaraz chyba to piwko powinno być. 40 tego piwa musi być. O, fajnie. No, elegancko. Tutaj jak widać nie można naparać. Aha, spelunka. To jest lokal z nielegalnym alkoholem. Dobra, stosunki, widzicie. Też stosunki musimy utrzymywać niezłe, żeby cokolwiek można było robić w danym miejscu. No, moim zdaniem nawet nieźle to się póki co prezentuje. Wszystko jest dosyć rozbudowane. Tutaj też kryjówkę, widzicie, można jakoś przebudowywać, modernizować. Możemy zwiększać powierzchnię magazynową o 20. No, póki co mamy jej 50. No, zatem trochę to jest. No i też możemy budować jakieś dodatkowe ogrodzenia i takie różne rzeczy. Oczywiście wszystko za brudną forsę. No i czekamy. Czekamy na tutaj tego Wyskrobka, zanim on tutaj on nam ogarnie to piwo z napadu. Czy też... Nie, dobra. A, widzicie, właśnie, nie można napadać ile razy się chce. Znaczy, może i można, ale trzeba po prostu odczekać swoje. Tutaj 4 minutki musimy poczekać, zanim będziemy mogli znowu napaść na ten browar. Dobra. Stosunki zimne. Chyba już nie kupimy tutaj piwa. Właśnie to ma na to wpływ. Też tutaj było podpowiadane wcześniej, żeby lepiej nie napadać, jeśli chcemy po prostu jakieś interesy legalne prowadzić z danym browarem, z danym sklepem i tak dalej. No ale dobra, teraz czekamy. No i zobaczmy sobie, co tutaj jeszcze mamy. Tutaj jest zarządzanie gangiem. Pokażę wam te ikonki. Tutaj mamy, no właśnie, taką mapkę dodatkową. Tak to miasto wygląda. Na którą pewnie tam ciekawe rzeczy już będą nanoszone. A tu możemy zrobić wyprzedaż. No ale to się pewnie specjalnie nie opłaca. Chociaż zobaczymy jak tutaj będzie wychodziło. Czy bardziej będzie nam się zawsze opłacało wykonywać zadania, czy w taki sposób wyprzedawać. Szczerze mówiąc nie wiem, no to już jest kwestia później ogarnięcia tego. No dobra. Czekamy w każdym razie na tego Rizzo, na tego Wyskrobka. Wszystko widzicie, troszeczkę trwa, no ale myślę, że później będzie na tyle dużo rzeczy do roboty, że naprawdę to nie będzie różnica, czy jeden nasz gość będzie coś tam robił, czy nie. O ile dobrze wiem, no tak, 15 gości można zatrudnić maksymalnie do naszej ekipy, do naszego gangu, do naszej mafii. Więc trochę będziemy mieli klikania, żeby każdego gościa gdzieś tam wysłać. No ale dobra, tutaj pierwsza misja trwa. Zobaczymy, jak tutaj to się zakończy, co nam to da. No dobra, możemy tutaj popatrzeć. O, widzicie, to nam wzrosło. Strach nam wzrósł. A, wysoki strach, wysoki wskaźnik strachu pozwala kupować ziemię po niższych cenach. Ciekawa sprawa. Większe zyski też budynki mogą przynosić. No ciekawie, ciekawie to zrobię. Naprawdę dużo rzeczy tu jest zależnych od siebie. Wszystko ma jakiś tutaj sens. No ale dobra, póki co czekamy cały czas na tego Wyskrobka. O, okej. Jest dobrze. Atuty. Nie ma atutów. Wyposaż. O, widzicie, też takie te ciekawe rzeczy. Jestem ciekaw, czy mógłbym jemu zabrać broni. No chyba nie. Chyba tak nie da rady. No, jakąś historię, jak też każdy ma. To jest, widzicie, włamywacz. Jestem ciekaw, jak ja tutaj siebie dałem. Mózg operacji. No tak, no bossem jestem, tak.
a wyposażyć w nic go tutaj nie mogę. No muszą pewnie to zakupić, no ale dobra, udało się zebrać piwo. No dobra, to więc z tym Irolem sobie pogadamy. Mamy misję. Okej, czyli tutaj misje nam się nowe wyświetlamy. Bardzo fajnie. Mhm, dobra. Ben O'Connor chce kupić piwko. Dobra, bierzemy oczywiście. Dobra, zatem no, tutaj kolejne porady. Fajnie to wszystko zrobione. Mamy się rozejrzeć po okolicy. Na ogół bardziej dochodowe są zadania od lokalnych interesów i okazji. No dobra, tak więc będziemy z nich korzystali. Okej. Poczekaj, aż zadanie związane z piwem zostanie wykonane. No właśnie, możemy się rozejrzeć, jak tutaj wygląda wszystko. Możemy sobie zakupić budynek. Jestem ciekawy, ile to kosztuje. Czyste pieniądze. No właśnie, do tego są czyste pieniądze potrzebne. No takich w ogóle nie mamy. Możemy się też włamać. No ale po co? W sumie to nie wiem. Nie sprawdzałem, czy można coś tam ciekawego znaleźć. Pewnie i tak, no ale... A póki co jednak zajmę się może bardziej tą stroną mafijną, taką typowo mafijną. Jakimiś tej, no póki co mniejszymi przedsięwzięciami, czyli tym piwkiem chociażby. Rozejrzyjmy się, jak to wszystko wygląda. Widzicie, jakieś parki też tutaj mamy. Jakieś fabryki. Dosyć tutaj zróżnicowane to wszystko jest. Jakieś tramwaje też tam widziałem. No, zatem myślę, że tutaj naprawdę to wszystko będzie fajnie wyglądało. Tutaj mamy jakiś... budynek mieszkalny? No dobra. Nie wygląda jak zwykły budynek mieszkalny, no ale okej. W każdym razie czekamy teraz, aż to zadanie zostanie wykonane. Okej, chyba wszystko się udało. Dobra, czyli sianko możemy wykorzystywać do tego, żeby znalezionych... informatorów gdzieś tam brać pod pachę, dawać im pieniądze za to, żeby nam coś tam powiedzieli. No ale dobra, rozrzutnik. Pójść trochę grosza. Okej. Czyli jakieś nowe informacje zaraz zdobędziemy zapewne. No albo i nie, bo podejrzewam, że ten informator też może się postawić. No jest ciekaw wtedy, jakie są opcje, czy możemy coś z nim niemiłego zrobić, czy też nie. W ogóle coś o tytule gry. Omertan, to pewnie jak większość z was wie, to jest taki termin, który oznacza zmowy milczenia, czyli no, takie coś, taką zasadę nadrzędną właściwie. O, już zrobione. Aha, no chyba jednak nie, czyli nie możemy znaleźć tego wyskropka. No okej, czyli będziemy musieli go szukać. Wykrzykniki. Omerta oznacza oczywiście taką najważniejszą zasadę. Zasadę, która mówi o tym, że pod żadnym pozorem nie można, będąc w mafii, nie można w żaden sposób współpracować z policją, czy też z innymi ludźmi, mówić im po prostu o interesach mafijnych, bo to może źle wpłynąć po prostu na, no na nią, na jej istnienie tak naprawdę. Zatem to jest oczywiście bardzo mocno karalne, gdy takie coś się stanie, gdy coś się powie o mafii komuś nieodpowiedniemu, to jest oczywiście karane śmiercią. No dobra. Cały czas tego wyskropka szukamy. Rozejrzyjmy się tutaj. Co my tutaj jeszcze mamy? Co nam się tutaj zaznaczyło? O, to jest kolejny informator. Tutaj chyba też kolejny informator. Tak jest. No to możemy wysłać... No nie, nie możemy wysłać. Mamy jednego gościa. No właśnie, teraz wyskrobek gdzieś mi uciekł i co teraz? Co zrobię? Co ja teraz zrobię tym moim... Dobra. Okej. Widzicie, tutaj cała chyba akcja poszukiwawcza teraz trwa, bo nic nie mogę więcej zrobić. Zatem muszę poczekać się, zanim pewnie go znajdę. Zobaczymy, czy tutaj to się uda, czy się nie uda. No trochę tutaj jest czekania. Takiego patrzenia się w to, co się tutaj dzieje. Póki co przynajmniej, tak mi się wydaje, że później to się nieźle rozkręci. No to jest oczywiście demko, oni nas starają się zapoznać z jakimś tutaj, w ogóle z jakąś mechaniką, z tym jak ta gra w ogóle wygląda. Zatem nie można się tutaj fajerwerków spodziewać. O, coś nowego tutaj nam się wyświetliło. Gorzelnia, okej. Dobra. To sobie później to ogarniemy.
Ludzie mówią, że widziano, jak kręcą się te jakieś podejrzane typy. Opis odpowiada gorylom, którzy zabrali wyskropka. To co teraz? Co tutaj można zrobić w takim razie? Jestem bardzo ciekaw. Bo na mapce mamy tutaj tych informatorów oczywiście. Póki co tutaj tego nie możemy zrobić. Kasy też za dużo nie mam, nie możemy niczego kupić. No dobra, tak to widzicie wygląda. No i co z nami teraz? Przejazd, to jest ciekawa opcja. No, sobie na chwileczkę włączyłem grę oczywiście, żeby sprawdzić mniej więcej, czy mi płynnie tutaj wszystko chodzi. No i mogę wam pokazać, jak to wygląda. No teraz wam nie pokażę, bo oczywiście mój tutaj boss, mój wilku jest tutaj zajęty w tej chwili. A z tym później wam to zaprezentuję oczywiście. Znajdź wyskropka. No i ile tutaj ta misja poszukiwawcza ma trwać? Ja się pytam. Jestem ciekaw. No bo ja bym chciał tutaj coś więcej zrobić, bo nie chcę was też zanudzać jakimś gadaniem. Chciałbym, żeby to jak najwięcej... żeby mógł tutaj jak najwięcej wam pokazać po prostu. No i dobra. Można się jeszcze rozejrzeć, jak to wszystko się prezentuje. Okej, chyba się udało wszystko. Czyli to tak jest zrobione. Dobra, to chyba już miałem to zakończone, tylko po prostu coś tutaj nieodpowiednio kliknąłem, no i dobra. No i okej. Aha, czyli widzicie, to jest tak zrobione, że jeśli klikniemy raz na prawo, to widzimy tutaj jakby tę kryjówkę, możemy od razu przejść, a jak jeszcze raz, to mamy możliwość po prostu kierowania od razu, przejścia do naszych jakby postaci, naszych kompanów. Możemy sobie sprawdzić, one są. Widzicie, jak kliknę, to się przynosi do nich. Tak mi się wydaje przynajmniej. No ale dobra. Znajdź wyskropka. No, to teraz mogę już go szukać. Wyskrobek. Ten pomocnik został uwięziony i nie może brać udziału w żadnych zleceniach, akcjach ani potyczkach, póki nie wyjdzie na wolność. No i dobra, jestem ciekaw, czy tutaj nam zafundują już jakąś poważniejszą akcję, czy będą to jakieś strzelaniny, czy też nie. Chyba do budynku niestety wejść nie mogę. Pomocnik już prowadzi tu interes. A zatem teraz sobie poczekamy na rozwój wydarzeń. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy jakieś... Widzicie, jakąś stację benzynową. No, to są te klimaty właśnie lat 20., wczesnych lat 20., gdy to wszystko tutaj kiełkowało. Tak wiecie, tak widzieliście, nasz bohater jest emigrantem właśnie z Włoch, z Sycylii. No i przyjechał tutaj właśnie do Atlantic City. Do Ameryki, jak się domyślam, chociaż chyba to nie było tutaj powiedziane, no ale nie trudno się domyślić, no tutaj jednak mafia też gdzieś żyła. Ciekawa sprawa, 15 dolców wydałem na wyskrowka, którego nie mogę znaleźć, którego tutaj nigdzie nie ma. O, którego nigdzie nie ma, który gdzieś był uwięziony. Okej, potyczka, wyskrobek w tarabatach, samouczek bojowy, wyskrobek jest przetrzymywany w niewielkim magazynie, uratuj go i wydostań się stamtąd, czyli pierwsza misja bojowa, szczerze mówiąc nie miałem okazji jeszcze tutaj brania udziału w czymś takim. No mam oczywiście jednego kompana, mam tylko wilka i tylko nim mogę tutaj brać udział w tej całej akcji, no ale jest ciekawie. Tu mamy oczywiście jakąś tutaj podpowiedź, powolone postaci otrzymują obrażenia, które... Dobra. Time to get a move on. Dobra, to misja taktyczna. Musisz ratować swojego kumpla wyskropka i pokonać zbiorów w magazynie. Przesuwaj mysz na skraj ekranu, aby zmieniać położenie kamery. Użyj środkowego przycisku myszy lub klawisza Alt, aby obrócić kamerę. O, czyli Altik też działa. Za pomocą kółka myszy lub klawiszy Page Up, Page Down zbliżaj i oddalaj obraz. Dobra, czyli widzę, że nie muszę aż tak tutaj grać tą myszką często. Czyli czerwone oznacza, że dobra. Czyli widzicie, to jest turowe. Misje taktyczne są turowo rozgrywane, tak jak wcześniej powiedziałem. Okej, czy jak jest takie czerwone to na ekranie twojej postaci? Dobra. Dobra, czyli widzicie, tak to wygląda. To służy do przeprowadzania... Te pierwsze służą do przeprowadzania ataków i wykonywania czynności specjalnych. Te drugie
używane są do przemieszczania. A zatem OK. Lewy przycisk myszy, miejsce docelowe. No właśnie, on decyduje, gdzie mamy się dostać. Dwa razy musimy kliknąć, żeby się gdziekolwiek przenieść, przesunąć. Prawy przycisk myszy. OK, dobra. Czyli prawy przycisk myszy anuluje atak. Dobra, no to spróbujemy jakoś tutaj się przenieść. Mam nadzieję, że tutaj za trudnych rzeczy mi nie dają. Przycisk końca tury. No, w miarę tutaj fajnie to jest rozmieszczone. Póki co, nikogo nie widzę. Wiadoma sprawa. Okej, udało mi się natknąć na przeciwnika. Podstawowy atak. Dobra, tu mamy ataki. No i ja tutaj niczego nie mam, no zwykły cios. Dobra, czyli muszę sobie podbiec chyba kawałeczek. Ojejoj. Za daleko. No nie wystarczy mi chyba punktów, żeby dojść do gościa. Dobra. To dajmy koniec tury. Jestem ciekaw. O, jak to się zakończy. O kurde. Ale dostałem. Ale dostałem. Widzicie, zjechały mi te punkty życia. No ale teraz już chyba bez problemów jestem w stanie do gościa trafić. No jak to za daleko. Nieźle to wygląda. Aha, dobra, ciekawie to jest zrobione. Czyli my uderzamy, tutaj to się wszystko dzieje w czasie rzeczywistym, jeśli chodzi o same uderzenia. No ale dobra, nie mam już punktów akcji. No i co, koleś teraz do mnie z metra będzie strzelał? No chyba tak. Dobra. Możesz wymierzać swoje ataki, by zmaksymalizować szanse trafienia. Atak mierzony zużywa o jeden punkt akcji więcej, ale zwiększa szanse powodzenia. No zatem trochę trzeba sobie tutaj przekalkulować to wszystko. Dobra. No to może spróbujmy czegoś innego. To zwykły cios, ten cios wytrąca. Oho, czyli też mamy takie inne ciosy, widzicie? Okej, czyli się chyba udało z tym gościem, zobaczymy co tam dalej jest. Czy jeszcze mogę się przesunąć? Mogę, mam jeszcze pełno tych punktów. Co ciekawe, jak widzicie, tu również musimy wykorzystywać te przeszkody do ukrywania się w jakiś sposób, właśnie te skrzyneczki i tak dalej, no tak, żeby po prostu, żebyśmy nie byli łatwym celem. Dobra, zakończmy rundę. Ciekawe, gdzie ten wyskrobek może być? No tu nam się jakiś kluczyk, jakiś też wykrzyknik pojawia, więc pewnie gdzieś tu muszę zmierzać, gdzieś w tę stronę. O, tu już jest, o, wyskrobek jest. No i cóż. Czy to oznacza, że będę potrzebował jakiegoś klucza, czy też nie? Dobra. Przesuń. Dobra. Okej. Udało się chyba wszystko. I cóż teraz mamy zrobić? Mamy uciec. Dobra. Czy mamy z nim pogadać jakoś? Chyba nie. Tak więc uratować wyskrobka już się udało. Tutaj w tej części, czy coś jest? Chyba nie. Chyba tu niczego nie ma. Być może można coś znaleźć, no ale szczerze mówiąc nie chcę was tutaj tym zanudzać. Zakończymy szybko turę, wybiegniemy. Okej, nawet nam pokazują, widzicie, gdzie mamy w danym momencie sobie biec. Dobra, ten wyskrobek też jest oczywiście teraz, w tej chwili przez nas sterowany. Dobra, sobie przełączę na wilka. Wyskrobek, koniec tury. Teraz wilka, tutaj kolej. No zgrabnie w miarę to wygląda, jak widzicie. Osobno kończymy turę dla każdego. Wszystko tutaj się dzieje w miarę sensownie. Ojejoj. Aha, to jest wróg. A, drugi wróg tu jest, kurczę. Widzicie, tak za skrzynek, w taki też ciekawy sposób to jest zaprezentowane nam. Takie czerwone linie mamy. No ale dobra. Myślę, że tutaj nie będzie problemów większych. Mamy pistolet. Ojej, pudło. Dobra. I już nie mamy punktów ruchu nim. No ale trochę chyba go się berwał, tak, ma 12 życia.
Więc solidnie tutaj oberwał od nas. No i to chyba powinno zakończyć jego tutaj życie. Kurczę. To mnie trochę denerwuje, że trzeba podbiec do samego gościa, no ale dobra. O kurczę. Nothing Ach. personal. Kurde. Nie no, podoba mi się to, naprawdę mi się to podoba. Fajnie to jest rozwiązane. Te tutaj elementy bardziej ekonomiczne są przeplatane takimi akcjami, bardzo ciekawymi moim zdaniem. Chociaż wiadomo, tu było łatwo, no ale to jest jednak początek. Myślę, że później będzie konkretniej. No właśnie, tutaj dopiero teraz mi doradzili, że mam się ustawiać za skrzynkami. No fajnie, fajnie. Cieszy mnie to bardzo, ale teraz chyba już mi się nie Time przyda. to get a move on. Chociaż nie, o, jeszcze jest jeden gangster, dobra. Ale ja sobie go z piąski tutaj. Źle zabiję. Ojej, nie udało się. No ale mamy jeszcze jednego gościa. O kurde. Nie Right, no. let's go. Ostro tutaj widzę sobie pogrywają z nami. To dostaniesz kopa tutaj. Dobra. Śmiesznie, śmiesznie to wygląda, naprawdę. Kurde, unik zrobił, ale cwaniak. Ale cwaniak. Yeah, boys. Dobra, teraz chyba musi się udać. I shoot you, Dobra, you wszystko fall się elegancko down. udało. Wszyscy wrogowie nie żyją. Zwyciężasz, zwycięstwo. Okej, okay. Dwa zabójstwa. No i fajnie, samouczek bojowy zakończony. Ciekawe, co jeszcze nam zaprezentują? Thompson zdaje więcej obrażeń, jeśli twoja postać nie wykona ruchu. Thanks for saving me from Dobra, those thugs, spoko. boss. Wybierz nową I've cechę been dla taking bossa. them out myself. W takim razie bierzemy się za to. Podnieś poziom. Super sprawa, ekspert strzelecki. No nie, ja nie mam nawet broni póki co. Więcej trafień krytycznych, albo walka wręcz. Dobra, potwierdzimy to. No widzicie, troszeczkę jest tych możliwości. Dodało nam się to jako atut. Bardzo fajnie. No i to już wszystko z mojej strony w tym pierwszym filmiku z gry Omerta Miasto Gangsterów, a właściwie z jego demka. Jestem bardzo ciekaw waszego zdania na temat właśnie tej produkcji. Piszcie mi o tym w komentarzach, będę bardzo zadowolony. W każdym razie moim zdaniem ta gierka to naprawdę fajne połączenie gier, no różnych typów właściwie, bardzo odległych jakby nie patrzeć, bo jest to połączenie strategii ekonomicznej, gry akcji z grą RPG. Naprawdę wydaje mi się, że dosyć fajnie zostało skomponowane, dosyć ciekawie. Gra naprawdę potrafi wciągnąć, czego dowodem jest to, że no miał ten materiał trwać około pół godziny. No a jeszcze wam zapodam tutaj drugą część mojej rozgrywki. Demo też jest dosyć długie, więc to też jest dosyć duży plus. Tak więc ja już wam bardzo dziękuję za uwagę. Być może ta gra, tak jak już chyba wspominałem, albo i nie, pojawi się na naszym kanale. Tak więc też piszcie, czy chcielibyście jakąś serię z tego oglądać. Jeśli no nie, no to wtedy pewnie, jeśli ją sobie zakupię, to pogram sobie w nią sam. A jeśli będziecie zainteresowani, to chętnie, bardzo chętnie coś dla was nagram. Tak więc dziękuję już wam bardzo za uwagę i zapraszam wszystkich chętnych do oglądania części drugiej, która pojawi się pewnie niebawem. No i mówię wam, cześć!